Znajdujemy się w Korsakówce, izbie poświęconej Włodzimierzowi Korsakowi. Za chwilę odbędzie się tutaj premiera filmu animowanego autorstwa uczennic naszej szkoły. Kim była ta wybitna postać? Dlaczego młodzież zrobiła o niej film? Spróbujemy odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Jest wspaniałe wydarzenie, żebyśmy się tutaj spotkali w takim gronie. Przyjaciół Korsaka, tych już starych, w cudzysłowie oczywiście, ale tych już latami pamięć o nim chołupią, pielęgnują, przekazują dalej. I tych nowych przyjaciół Korsaka, których mam nadzieję tutaj, jak wszyscy jesteście, będziecie mieli przyjemność poznać i jakby rozwijać swoją wiedzę na temat tego wielkiego Polaka. Ten obowiązek zresztą przekazujemy niejako z pokolenia na pokolenie. Kolejne osoby zarażane są w sensie pozytywnym Korsakiem. Efektem tej swoistej pozytywnej infekcji jest właśnie to miejsce, w którym Państwa gościmy, czyli Korsakówka. Premiera, czyli pierwsze publiczne przedstawienie filmu pod tytułem Z Korsakiem przez las. Osiągnęliśmy jakiś sukces, bo nowe pokolenie
nowe pokolenie dowiedziało się o istnieniu Włodzimierza Korsaka i myślę, że zainteresowaliśmy nim dużą grupę dzieci i będziemy to robić w dalszym ciągu. I Włodzimierz bardzo podobny był do pana Tadeusza. I gorące brawa dla pana Tadeusza. Co sprawiło wam największą trudność podczas realizacji tego filmu? Największą trudność stanowiła animacja już końcowa. Na początku poszło nam bardzo łatwo, bo informacje o Korsaku zdobywałyśmy z bibliotek, od pana leśnika, a ta animacja, po prostu żmudna praca, była najgorsza i to jeszcze w środku wakacji. No, było ciężko. Słyszeliście dzisiaj wiele pochlebnych opinii na wasz temat i na temat waszego filmu. Co o nich sądzicie? Jesteśmy bardzo zadowolone, że taki był pozytywny odbiór i po prostu jesteśmy dumne, że nasza praca się podoba. Bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Są z nami krewni Włodzimierza Korsaka. Co państwo sądzicie o filmie? No ja wypowiedziałam się, że jestem pod wrażeniem pracy przede wszystkim, jaką młodzież włożyła w przygotowanie scenariusza. Już dowiedziałam się, tutaj inspiratorem był pan Tadeusz Szyszko. Także też gratuluję pomysłu i rzeczywiście jest to świetny sposób na przypomnienie Włodzimierza, który no właściwie 100 lat temu był aktywny. Z Gorzowem 45 lat temu pożegnał się. Ale pamięć o nim cały czas jest. Jestem wdzięczna młodzieży, że podjęła ten trud i zrobiliście to bardzo ciekawie, uważam, i dziękuję za to. Spodziewałem się amatorskiego filmiku. Zobaczyłem film profesjonalny, świetnie zrobiony i bardzo mi się podobał. W tym roku do Oscarów i innych nagród prestiżowych zgłoszony był film Vincent. Myślę, że znakomicie się wpisaliście formą tego filmu w ten właśnie nurt animowanego filmu. Gratuluję. Sukcesów kinematograficznych. I zachęcamy, żeby ten film animowany poszedł dalej w świat, nie tylko w Polskę, ale i w świat. Tego życzymy wam i gratulujemy takich dobrych przewodników. Panie Nadleśniczy, jak się panu podobał film? No, mi bardzo się podobał. Powiem szczerze, że nie byłem zaskoczony, bo już go widziałem troszeczkę wcześniej niż dzisiejsza premiera. No i oceniliśmy ten film jako bardzo wartościowy, przydatny w naszej pracy również i dlatego stąd ta jakby uroczystość, myślę, że też wam się podobała. Jest to jakaś forma zadośćuczynienia dla was i uhonorowania waszej ciężkiej pracy. Znajdujemy się w Korsakówce. Jaką funkcję pełni to miejsce? Tak jak już sama nazwa wskazuje, Korsakówka, czyli jest to taka obiekt poświęcony Włodzimierzowi Korsakowi. No, tak jak już wspominałem w trakcie naszej prezentacji, wszystkie tutaj pamiątki zgromadzone w tym obiekcie, wszystkie są poświęcone temu wielkiemu Polakowi. Dla nadleśnictwa jest to budynek, któryśmy odrestaurowali ze starej, takiej zniszczonej powozowni w części budynku stodoły i w dużej mierze pełni on rolę edukacyjną. Tak? Czyli tutaj spotykamy się z młodzieżą, taką jak wy, ze starszymi, z młodszymi i prezentujemy tutaj rzeczy związane z gospodarką leśną, z ochroną przyrody, z Włodzimierzem Korsakiem również, bo on się bardzo dobrze wpisuje w te wszystkie zagadnienia, które lasom są w dzisiejszych czasach bliskie. No i myślę, że to jest taka podstawowa funkcja. No kilka tysięcy osób nas odwiedza każdego roku. Czy ten film będzie też prezentowany osobom, które będą odwiedzały Korsakówkę? Oczywiście, po to żeśmy tutaj, że tak powiem, namówili was do tego. I tak jest nasz cel. Mamy kilka takich już przygotowanych materiałów. Mamy materiały publicystyczne w postaci książek, w postaci rysowanek. Mamy jakby przygotowane ciekawostki dla każdej kategorii wiekowej, dla starszych, dla młodszych. No i ten film, który wy żeście stworzyli, chcielibyśmy wykorzystywać przy edukacji młodszej młodzieży, młodszych dzieci. I myślę, że no, będzie to na pewno element, który wzbogaci czasami naszą nudną gadaninę. Bardzo panu dziękuję i cieszę się, że mogliśmy tutaj przyjść i obejrzeć to. To ja bardzo wam dziękuję za to, że chcieliście w ogóle się pochylić nad tematem dla nas i naprawdę miło jest z naszej strony nam, że potrafiliście to zrobić w taki profesjonalny sposób. Bardzo dziękuję.